Dzień dobry. Witajcie w poranek 6 kwietnia. Dzielę się z wami fragmentem biblijnym z Księgi Hioba. Bóg niskich sadza wysoko, a smutnych wznosi na wyżyny szczęścia. Fragment, który przed chwilą usłyszeliście, jest takim pewnym podsumowaniem tego, co jest za nami. Przeżywamy dzisiaj pierwszy dzień po świętach Wielkiej Nocy i zostawiamy znów za sobą ten obraz uniżonego sługi, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który wiele wycierpiał, wiele smutku, wiele doświadczeń, aż do tego stopnia, że umarł na krzyżu, ale potem zmartwychwstał, zwyciężył i pokazał przez to, że był niski, był smutny, ale to wszystko zamieniło się w zwycięstwo i zasiadł wysoko na wyżynach szczęścia w Królestwie Bożym. Ale wpierw wypełnił jednak swoją misję, o której sam powiedział, że Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Dzisiejszy fragment przedstawia więc taką zasadę Bożego działania, której przykładem jest Jezus Chrystus. I co ten fragment i co ta zasada oznacza dla mnie i dla Ciebie? Myślę, że te słowa oznaczają między innymi to, co powiedział Pan Jezus też jeszcze w innym miejscu do swoich uczniów. Jeśli ktoś chce być między wami wielki, niech się stanie sługą. Odnajdujemy w tym dzisiejszym codzienniku taką ukrytą lekcję tego, że najzacniejszy tytuł, jaki można zyskać w Kościele Chrystusowym, to być może trochę dziwnie to zabrzmi, ale to nie jest tytuł biskup, ksiądz, diakon, ale to jest tytuł sługi. Kiedy stajemy się sługą, to Bóg daje nam taki szczególny rodzaj łaski, byśmy wzrastali w wierze i w przykład tego, jakim sługą był Jezus Chrystus, służyli innym. I wówczas doświadczamy mocy tego dzisiejszego fragmentu. Doświadczamy tego, że Bóg niskich w oczach świata, ale w Jego oczach wielkich, w pewien sposób błogosławi, prowadzi, albo jak czytamy właśnie, sadza wysoko. Nie możemy też zapomnieć o tej drugiej części fragmentu, że Bóg również smutnych, przygnębionych wznosi na wyżyny szczęścia. Droga siostro i bracie, czy wzrosłeś już na tyle wysoko, by służyć? By służyć również w taki przyjemny sposób, czyli swoimi talentami, darami i tym, co potrafisz najlepiej. To jest dobre pytanie w ten pierwszy dzień po świętach. Niech Bóg obdarzy was dzisiaj błogosławieństwem i wypełni wasze serca tym najzacniejszym tytułem sługi. Amen. Zostańcie z Bogiem.